Cześć, tu Marcin z Browaru Domowego Lichtus. Witam, witam w kolejnym filmie. Dzisiaj chciałem pokazać, jak czasem można sobie szybko nagazować trochę piwa. Jeśli mamy na fermentacji cichej albo, no, na fermentacji cichej zazwyczaj, albo gdzieś na jakimś leżakowaniu, jeszcze w fermentorze, to możemy sobie nalać piwa do butelki i możemy sobie to sztucznie nagazować. Mogą służyć do tego takie carbonation cup. Carbonation cup to wygląda mniej więcej tak. Widać, że końcówka jest dokładnie taka sama jak na kegach Cornelius. I właśnie oprócz tej nakrętki, bo to jest nic innego jak taka nakrętka, którą się wkręca po prostu na butelkę. No i trzeba mieć tego balloka, takiego grey, czyli od gazu, normalnie z doprowadzonym dwutlenkiem węgla, czyli gazem, jednym słowem. Tu mamy przewód ten gazowy. Tu ja sobie zrobiłem, wkręciłem sobie do tego balloka John Guesta, takiego. To może być obojętnie jak. No, John Guest jest najlepszy, moim zdaniem, jeśli chodzi o takie połączenia. I to... To nakręcamy na butelkę i tu lokujemy o w taki sposób. No i doprowadzamy wtedy gaz. I teraz tak, ja już to robiłem i jakie mam doświadczenia z tym związane. Zaraz powiem, zaraz pokażę. Przygotowałem sobie butelkę PET, taką po wodzie mineralnej, gdzie mam nalane świeże piwo. Ono musi być schłodzone tak najlepiej, jak najmniej się da. Ja mam w lodówce jakieś w tej chwili 5 stopni. To już stoi, powiedzmy, od wczoraj, także już się zdążyło schłodzić. I to jest to moje piwo w butelce po wodzie mineralnej. I teraz tak, odkręcam tą nakrętkę i przykręcam. Oczywiście najpierw to muszę zdezynfekować. Także chwila, tu mam wiadro ze Starsanem. I co jest najważniejsze w tym wszystkim? Musimy ścisnąć butelkę, żeby wypuścić z niej tak naprawdę powietrze. Teraz zakręcić. I teraz... I teraz dopiero podłączyć... O, właśnie, już się napompowało. Chodzi o to, żeby było, żeby tą przestrzeń pod, którą do tej pory, w której było powietrze, zastąpić dwutlenkiem węgla, czyli naciskamy butelkę, wyrzucamy powietrze na zewnątrz i zastępujemy ją w tym momencie dwutlenkiem węgla. No i trzeba bełtać, nie? Chwila. Tu mam tą butlę. Kurde, ciężka jest jak. Dobra, i teraz tak. Kurczę, ten manometr tu mam taki biedny, znaczy w sensie taki biedny, że nie mam pokrętła, tylko mam taką śrubkę i po prostu, no... O, akurat mam nastawione na 2 bary. Nie? 2 bary. Tu. No i co? I w tym momencie muszę bełtać. I bełtam. I tak bełtam przez z 2 minuty. Albo w takim tempie 200 razy. Bełtam. To jest takie szybkie nagazowanie, to jest podobnie jak w tych kegach PET. Teraz ostatnio przyjąłem taką taktykę, jeśli chodzi o te kegi PET, że podłączam na mniej więcej 2,5 bara i przy odkręconym
przy odkręconej butli turlam nimi, więc ten gaz cały czas dopływa. Turlam nimi przez jakoś tak 200 razy, raz, dwa i tak dalej, i tak dalej. 200 razy, po czym pozostawiam jeszcze podłączony z gazem odkręconym przez pół godziny, no w lodówce oczywiście, albo jak jest na dworze, ten, no to na dworze można spoko, bo jest jakieś tam 5 stopni, to jest ok. Dobra, mamy to. Mamy to, teraz to odpinam. Spoko, tu butla zakręcona. Tu gaz sobie spuszczę i teraz tak, takie coś wsadzam po prostu do lodówki, tak gdzieś na pół godziny i po pół godziny powinno być już nagazowane piwo. Jeśli by nie było, no to można jeszcze tam dogazować, ale myślę, że już będzie. No, także wsadzam do lodówki, za chwilę zobaczę, jak to się nagazowało i zrobimy taką małą próbę. No dobra, to pół godziny, nie, trochę więcej, prawie godzina minęła. O, gdzieś tu miałem ten korek. Tak, mam to. No dobra, to otwieram. Ups, dobra. No, widać, że się coś dzieje. Gaz jest, ale trzeba wstrząsnąć 300 razy, a nie 200, bo jest trochę mało. No, ale nie, ale da się nagazować. Jak trzeba czasem spróbować piwa czy coś, czemu nie? Także ogólnie rzecz biorąc, Carbonation Cup, on sam kosztuje bodajże chyba 14 zł. Przesyłka jest darmowa. No nie wiem, no można sobie coś takiego kupić. Ja to czasem stosuję. Zresztą tym można gazować nie tylko piwo, też można wodę, kola jak się rozgazuje na przykład, albo nie wiem do czego. O, można na przykład kupić sobie jakieś słodkie wino, nagazować i mieć jakieś prosecco. Nie, to żartuję. Znaczy, no można używać, nie jest to jakieś tam wymagane. Wiem, że można w ogóle zbudować coś podobnego, może i lepszego samemu, nie wiem. Ale mam coś takiego, czasem się przydaje. Także to tyle, Carbonation Cup, jak ktoś chce, AliExpress, 15 zł plus ta złączka do Corneliusa, no to razem gdzieś tam było 40 parę złotych, także to tyle. Browar Lichtus. Piwo już próbuję. Nagazowane trochę słabo, ale zaraz sobie je poprawię, że tak powiem. I będzie dobrze. Pozdrawiam. Życzę dobrych warek. Do następnego filmu. Tak. Jeszcze raz 200.